Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej robi wyjątek od swojej apolityczności i mianuje kandydata do Sejmu z ramienia Nowoczesnej PL ambasadorem lubuskiej gospodarki. Ostatnia kadencja pokazała, że wiele spraw, szczególnie ta sprawa miedziowa, która ciągnęła się kilka lat, w takim całkowitym odosobnieniu klasa polityczna, szczególnie ta decyzyjna, była bierna na nasze głosy. Paweł Pudłowski jako lubuski ambasador zobowiązuje się do przypilnowania promocji naszego potencjału gospodarczego. Jak najbardziej wpisuje się to w program gospodarczy Nowoczesnej Ryszarda Petru. To znaczy po pierwsze rozwój większej infrastruktury związanej z wydobyciem bogactw naturalnych, to jest węgla brunatnego i miedzi w naszym regionie, a po drugie wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw. Pudłowski zobowiązuje się również do promocji lubuskiej turystyki i rozwoju zawodowego. Nowoczesna Ryszarda Petru stawia na powrót wykształcenia zawodowego, konkretnie takiego, jakie jest potrzebne pracodawcom, więc to połączenie na styku biznes-edukacja jest bardzo istotne. Przypominamy, wybory do parlamentu 25 października.